Cześć, zapraszam Was na nowy trening. Tym razem przetrenujemy sobie górne partie mięśniowe oraz brzuch. Będzie tutaj również sporo takich ćwiczeń, które mocniej nam podkręcą tętno, więc też ten wydatek energetyczny będzie większy. Czyli trening super sprawdzi się na przykład, kiedy się odchudzasz lub kiedy jesteś na redukcji. W ćwiczeniach będziemy potrzebować maty, hantli, przygotuj również wodę i zaczynamy. Wykonamy teraz rozgrzewkę. Stajemy sobie na szerokość bioder, może być minimalnie szerzej. Ściągnij łopatki i wykonujemy krążenia raz w prawą, raz w lewą stronę. Staramy się, żeby ramiona, tułów był nieruchomo. Pracujemy samą szyją. Spokojnie. Ok, i teraz unieś barki do góry i opuść mocno, odsuń od uszu. Teraz i dwa. Szerzej i wykonamy krążenie barkami z takim balansem na prawą i lewą stronę. Dobra, i szeroko ramiona i zataczamy kółeczka. Łokcie akcentują do góry. Ściągnięte łopatki, nie unosz barków. I w drugą stronę. Ok, teraz zabieramy jedną i drugą rękę nad głowę. Przenos bokiem. Ok, i teraz upnij nogę i ściągamy ramiona do tyłu. Wysoko. Dobra, zostawiamy ręce szeroko i tylko unosimy przedramiona nad łokieć. Ok, stajemy w rozkroku, ramiona w górę i szeroko kolana dotknij palcami do podłogi. Jeżeli nie możesz dotknąć, to zatrzymaj się troszeczkę wcześniej. Ok, ramiona szeroko do kostki i wracamy. Uginamy nogi, pośladki idą w tył. Okej, przejdziemy sobie do podporu i odpychamy się od maty. Rozgrzewamy plecy, łopatki. Okej, teraz unieś biodra, wróć na kolana. Unieś biodra i wróć na kolana. Mocno odpychaj się od podłogi. Usiąść na pośladka, weź wdech i wydech, jeszcze dwa razy wdech i wydech, jeszcze raz nos, usta. Ok,
rozgrzewka wykonana. To była króciutka rozgrzewka. Jeżeli potrzebujesz jeszcze się dogrzać, to poświęć na to kolejne kilka minut i przechodzimy do części głównej treningu. W części głównej mamy do wykonania 7 ćwiczeń, mniej więcej co drugie ćwiczenie będzie takie o wyższej intensywności. Jeżeli chodzi o obciążenie, to u mnie będą to hantle 1,5 kg. Możesz przygotować sobie różne hantle i w zależności od ćwiczenia czy od własnych możliwości podmieniać sobie to obciążenie. Będziesz czuła właśnie, kiedy w danym ćwiczeniu wykonujesz wszystko poprawnie, czy może byś jeszcze dźwignęła więcej. Także sobie tutaj pamiętaj o swojej elastyczności. Zawsze w opisie jest informacja o sprzęcie, o tym, z jakim ciężarem ćwiczę, jaki rekomenduję. Także koniecznie tam pamiętajcie, żeby zaglądać sobie. Ćwiczymy przez 45 sekund, 4 serie. Mamy pomiędzy seriami 15 sekund odpoczynku. Pierwsze ćwiczenie to będą rozpiętki w opadzie i wstaniu. Opadzie i wstaniu. Hop. Dół. I góra. Hop. Opadzie i wstaniu, spokojnie. Góra. Nie spieszymy się. Akcentujemy to największe napięcie. Tam, gdzie jest najciężej, najwięcej pracy. Tak jak mówiłam, co drugie ćwiczenie będzie bardziej intensywne, więc tutaj zaczynamy spokojnie i jeszcze sobie mocniej dogrzejemy te ramiona, przynajmniej w tej pierwszej serii. OK, 10 sekund i będziemy wykonywać to samo. I przypominam, jeżeli w jakimś ćwiczeniu jest za łatwo, to postaraj się chwycić po coś cięższego, żeby faktycznie te mięśnie ładnie popracowały. Opad tułowia, góra i góra. W opadzie pracują przepięknie plecy, a w staniu nasze barki. Oczywiście pracuje więcej mięśni, ale tutaj mówię o tych głównych, które powinnaś czuć. OK, dobrze, dwie serie, jeszcze dwie. Już powoli możemy się ustawiać. I zaczynamy. Raz i dwa. Raz i dwa. OK, i przed nami ostatnia seria do wykonania. Uwielbiam te ćwiczenia w opadzie, bo wtedy naprawdę czuję, jak się wzmacniają plecy. Pięknie pracuje tu miejsce między łopatkami, które zwykle jest osłabione i przez to się garbimy. W tym ćwiczeniu też dużo trudności, jeżeli chodzi o opad, sprawia właśnie ta pozycja. Dlatego pamiętaj, żeby wychylić ciężar ciała bardziej do tyłu, dociążyć pięty. Nie chcesz się wychylać do przodu, tylko cofając biodra, wykonujesz ten opad tułowia. I góra. I góra. OK, dobra. Wszystkie ćwiczenia wykonane, wszystkie serie wykonane. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia.
Drugie ćwiczenie to będzie z pozycji stojącej przechodzenie do deski i jeszcze w podporze będziemy tutaj wykonywać taki ruch ramionami do góry, który również będzie świetnie wpływał na nasze plecy. Włączam odliczanie czasu i staramy się wykonać to ćwiczenie szybciej, tak żeby tutaj właśnie podkręcić trochę tempo tego treningu. Raz, dwa i marsz z powrotem, wracamy. Raz, dwa i wracamy, góra. Pamiętaj, żeby tutaj wypychać pośladki, żeby trzymać proste plecy. W momencie schodzenia do pozycji i wracania z pozycji. Ok. Pierwsza seria, jeszcze trzy do wykonania. Zaczynamy. Hop, hop i wracamy. Jeszcze. Ok. Po tym pierwszym ćwiczeniu było dość spokojnie. Teraz z drugim powoli czuję, że się robi ciężej. Ok. I lecimy. Trzecia seria. Pamiętaj, w ładnej pozycji deski. Ok. I jeszcze raz to samo powtórzymy. Zachęcam Was, żeby wykonywać w szybkim tempie to ćwiczenie, ale też pamiętajcie, że najważniejsze jest, żeby jednak było poprawnie. Ostatnie 10 sekund. Ok. Drugie ćwiczenie zrobione. Słabo oddech i przechodzimy dalej. Ćwiczenie trzecie. Wykorzystamy sobie znowu hantle. I będą dwa takie połączone ćwiczenia. Pierwsze z nich to wznos nad głowę. Tutaj zamykamy, opuszczamy do klatki, wyciskamy na głowę i opuszczamy szeroko. Raz, dwa, trzy i szeroko. Raz, dwa, trzy i szeroko. Do klatki, nad głowę i tutaj szeroko. Raz, dwa, trzy i na zewnątrz.
Okej, okay, dobrze. Pierwsza seria. Ciepło się zrobiło w ramiona. Jeszcze trzy serie. Na bok i startujemy. Tutaj łączymy, opuszczamy, wyciskamy i szeroko. Te hantle, jeżeli chodzi o łączenie, one nie muszą tu być połączone, ale fajnie, żeby były, więc jeżeli sprzęt ci na to pozwala, to sobie łącz. Jeżeli masz, powiedzmy, jakieś metalowe hantle, które nie chcą się fajnie tak stykać, to po prostu trzymaj wąsko. Raz, dwa i w górę. Ok. Dwie serie. Łączymy i opuszczamy nad głowę i wróć. Pamiętaj, że przenosząc nad głowę hantle, nie chcesz zrobić tego, takiego wygięcia. Brzuch jest aktywny. Dobrze. Jeszcze jedna seria. Jeżeli chodzi o to, moje hasło brzuch aktywny, bo ja już to wiele razy tłumaczyłam, ale zawsze pojawiają się nowe osoby, które chciały wiedzieć, co znaczy aktywny brzuch. U mnie na kanale zaczynamy. Hop, zamykamy i opuszczamy. U mnie na kanale znajdziecie film pod tytułem Jak ćwiczyć brzuch. Postaram się go tutaj w opisie pod filmem podlinkować. Tam wyjaśniam, co to znaczy trzymać brzuch, jak trzymać brzuch podczas ćwiczeń. Ok, super. Wszystkie serie wykonane. Przechodzimy dalej. Kolejne ćwiczenie. To będzie ćwiczenie właśnie to bardziej intensywne. I tutaj wykonamy sobie z lewą nogą wykroku najpierw. Pochylenie tułowia, wiosło i wyskok. W ten sposób. Raz i tutaj wyskok. Raz, wyskok. Wersja dla osób, które nie chcą skakać, dokładnie to samo, tylko bez podskoku. Ja wykonam sobie z podskokiem. Pokażę bokiem, będziecie jeszcze więcej widziały. Tutaj wiosło, tu do góry. Wiosło, do góry. Tutaj przy ruchu kolanem też ściągamy te hantle. Super. I teraz sobie zmienimy nogę w wykroku. Była lewa, damy prawą i znowu wykonamy sobie delikatny opad tułowia i wiosło wyskok. Raz, dwa. Pamiętaj o prostych plecach. Okej,
dobrze. Znowu wróci prawa noga do wykroku. Lewa. Opad i lecimy. Raz, górę. Łokcie wąsko, barki od uszu. Ostatnie sekundki. Dobra, na sekundę odłożę hantle, żeby moje nadgarstki odpoczęły. I dajemy drugą nogę w przód, prawą, jeżeli ćwiczyłaś tak samo jak ja. I start. Raz, góra, dwa. Teraz. Ok, całe ćwiczenie wykonane. Napij się wody, przechodzimy do następnego ćwiczenia. Zostały nam ostatnie trzy ćwiczenia, które wszystkie już sobie wykonane na macie. I pierwsze z nich będzie wykonało w ten sposób, że leżymy sobie na macie, nogi mamy uniesione do góry, hantle mamy przed sobą i wykonujemy rozpiętki, czyli ćwiczenie na klatkę piersiową i tutaj jeszcze wznos do góry, spięcie mięśni brzucha. Nogi mogą być wyprostowane, tak jak u mnie. Jeżeli jest ci za ciężko z wyprostowanymi, możesz je delikatnie ugiąć. Raz, dwa, góra. Ok, pierwsza seria wykonana. Jeszcze trzy oczywiście. Nogi gotowe. Zaczynamy. Raz, dwa, w górę trzy. Raz, dwa, trzy. Pamiętaj, żeby zaktywować tutaj brzuch i dopiero się unieść. Handle kierujemy do sufitu. Okej, super. Jeszcze dwa razy. Ok, lecimy.
dobrze. I ostatni raz przed nami. Łapiemy oddech. I pozycja. Zaczynamy. Raz, dwa, góra. Raz, dwa, góra. Raz, dwa, z. Okej, dobra. Całe ćwiczenie wykonane. Przechodzimy dalej. Ćwiczenie szóste, złożone z kilku ćwiczeń tak naprawdę. Będziemy tu mieć i element z grzbiecikiem, i deskę, i jeszcze ściągnięcie kolana, także trochę tego jest, ale myślę, że ruch jest na tyle płynny, że nie będzie z tym problemu, żeby wszystko fajnie połączyć. Będziemy wykonywać zejście do pompki. Jeżeli kiedy już jesteśmy w pozycji na brzuchu, wtedy wykonujemy z nosa ramion. Tutaj podnosimy się znowu do pompki, deska i kolano. I staramy się zrobić to płynnie. Na zmianę kolano. Raz. Okej. No i jak? Płynnie czy nie? Wydaje mi się, że płynnie. Oczywiście tutaj możesz wykonać od razu męską pompkę. Albo tak jak ja, jest ten moment na kolanach i dopiero kolano. Dwie serie. To jest to ćwiczenie z tych spalających. Mam nadzieję, że czujecie. Mi się już podniosło tętno. I lecimy. Ramiona i klatka już czują tą szybką pompkę. W ostatniej serii będzie ciężko, żeby było już tak płynnie i w tempie, ale próbuję.
Zrobione. Przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Ostatnie ćwiczenie, w którym połączymy sobie ćwiczenie na triceps i ćwiczenie na brzuch. Hantle unosimy do góry i teraz są na szerokość barków. Opuszczamy do uszu i wracamy. Jednocześnie pracuje nasz brzuch. Opuszczamy nogę i wracamy. Raz i dwa. Staraj się, żeby łokcie były nad barkami. Raz, dwa. Raz i dwa. Ok, chwila odpoczynku. I ostatnie trzy serie z całego treningu. Potem zrobimy sobie taki krótki cool down. Unosimy ramiona na szerokość barku. Unosimy nasze nogi. I pracujemy. Ugnij łokcie. I wyprostuj. Jednocześnie opuść nogę. I wraca noga. Trzymam brzuch. Staraj się odcinek lędziowy skierować do maty. Pępek do siebie. I wróć. Raz i hop. Raz i hop. Zwróć uwagę też na żebra, żeby się tutaj nie otwierały w ten sposób. Wtedy będzie Cię na pewno bolał odcinek lędźwiowy. Żebra domykamy. I propos tego, co już wcześniej mówiłam podczas tego treningu, jeszcze raz. Elementem właśnie, który fajnie nam aktywuje brzuch, jest domknięcie żeber w dół, tak żeby cały czas ten dystans między żebrami a miednicą był taki sam. Hop i hop. Raz i dwa. Raz i dwa. Hantle do uszu. I dosłownie ostatnia seria przed nami. Mam nadzieję, że czujesz tutaj ramiona, jak triceps pracuje. Pozycja. I zaczynamy. Raz i dwa. Raz i dwa. Ok, super. Podniesiemy się do siadu prostego. W ten sposób. Wyciągniemy pośladki do tyłu. Wyprostujemy się. Jeżeli nie możesz usiąść prosto, kiedy masz nogi wyprostowane, ugnij je lekko i usiądź w ten sposób. Skręć do boku i do drugiej strony. Równamy sobie jeszcze oddech, jeżeli jest trochę przyspieszony. Ok. I teraz siadamy sobie jeszcze bardziej o ugiętych nogach. Spleć ramiona i unieś do góry. Chwilę zostaniemy.
szwajca, jeden nadgarstek, zrób przeciągnąć lekko do boku. Wróć, drugi nadgarstek, przeciągnij. OK. I teraz połóż lewą dłoń przy lewej stopie, odepchnij barkiem kolano i zwrot do góry. Zmienimy stronę. Odepchnij barkiem kolano i zwrot do góry. Tutaj dłoń skierowana w tą samą stronę, co klatka piersiowa. Nie wykręcamy tutaj nigdzie ręki. Dobra, i siad skrzyżny. Wejdziemy sobie do luźnego opadu. I wyprostuj się, dłonie splecione za głową i teraz luźno plecy, nie ciągnij głowy i tutaj pięknie rozwiń, otwórz, ściągnij łokcie do tyłu. Tutaj puść luzem, nie ciągnij w dół i otwieramy klatka do przodu i lekko do góry. I jeszcze raz. Połóż dłonie za sobą, małe paluszki sąsiadują, klatka w przód. Dobrze, i jeszcze przejdźmy do plęku podpartego. Luźno plecy i wdech podciągnij od pępka w górę, przytrzymaj chwilkę i znowu luźno. I w górę, hop. Luźno. I w górę, hop. Nie pogłębiaj mocno w dół. I w górę, hop. Do przodu kolano. Usiądź napięcie. Wyprostuj się. I złącz dłonie nad sobą. Zmienimy. I siadamy na piętach. Wdech i wydech. Ostatni dwa razy wdech i wydech. Ostatni raz wdech i wydech. OK. Trening zrobiony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Myślę, że to jest fajne połączenie. Właśnie trening góry z jakimiś takimi bardziej dynamicznymi ćwiczeniami. Często te treningi górne w partii są trochę spokojniejsze i osoby, które lubią się zmęczyć, czują taki niedosyt, więc mam nadzieję, że tutaj był taki fajny balans pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobało, które ćwiczenie było najtrudniejsze. Pamiętajcie, żeby zajrzeć do opisu. Zachęcam Was również, żebyście dołączyły do grupy Trenuję z Agatą na Facebooku. Tam dziewczyny super się wspierają i tworzą taką naprawdę fajną społeczność. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!